Jeden z bardziej eleganckich dowodów na twierdzenie Pitagorasa przedstawił James Garfield. Prześledźmy tok jego rozumowania. Narysujmy trójkąt prostokątny o bokach A, B oraz C. Zaznaczmy kropką kąt prosty, nazwijmy kąty ostre alfa oraz beta. Wiemy, że kąty w trójkącie sumują się do 180 stopni. Zatem kąt alfa, beta i kąt prosty tworzą razem kąt półpełny. Dorysujmy teraz do tego trójkąta drugi taki sam trójkąt, z tym, że obrócony. W ten sposób, że bok B będzie znajdował się tutaj. Bok A będzie w tym miejscu, przeciwprostokątna C będzie zatem tutaj. A kąt alfa pomiędzy bokami B i C będzie znajdował się tu. Kąt alfa, beta i kąt pomiędzy dwiema przeciwprostokątnymi C tworzą kąt półpełny. Zatem kąt pomiędzy bokami C na pewno jest kątem prostym. Więc możemy spojrzeć na to w ten sposób, że powstał tutaj trzeci trójkąt prostokątny, równoramienny o dwóch przyprostokątnych C. Zatem, gdybyśmy chcieli obliczyć pole całej tej figury, byłaby to suma pól tych trzech trójkątów. Zatem pole trójkąta równoramiennego to 1 druga razy C razy C. Pola dwóch pozostałych trójkątów to 1 druga AB i 1 druga AB. Ale możemy także zauważyć, że figura ta to położony na boku trapez o wysokości A plus B i dwóch podstawach B oraz A. Wzór na pole trapezu to 1 druga sumy długości podstaw razy wysokość, w naszym przypadku także A plus B. Jeżeli zatem na dwa różne sposoby obliczamy pole tej samej figury, to te dwa równania muszą być ze sobą równe. Możemy zatem zapisać to w takiej postaci. Możemy pomnożyć teraz obie strony tego równania przez 2 i otrzymamy C kwadrat plus 2AB równa się A plus B do kwadratu. Możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy i otrzymamy C kwadrat plus 2AB równa się A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. Jeżeli przeniesiemy teraz 2AB na prawą stronę, otrzymamy twierdzenie Pitagorasa: C kwadrat równa się A kwadrat plus B kwadrat. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.